Na, gram sobie w Robloxa. Tylko trochę nudy, bo ja nie mam nawet z kim grać. Niby się fajnie żyje w królewskiej rodzinie, ale no przydałby się jakiś jeszcze człowiek do bawienia. Mamo, tato, zaadoptujmy jakieś dziecko, proszę, nie mam się z kim bawić, naprawdę. Nie, chyba zwariowałaś, ty nie wiesz ile to kosztuje. Dziecko jest naprawdę bardzo drogie, nie stać nas. Przecież my mamy miliony i co wy w ogóle gadacie? Nie no, proszę was, zaadoptujmy jakieś dziecko. Czuję się taka samotna, nie mam z kim grać w Robloxa, no. Nie ma takiej możliwości, kochanie. Jedziemy do sklepu kupić sobie nową sukienkę. Chodź. Ej, nowa sukienka. Dobra, lecimy. Dobra, jedziemy w takim razie. Będzie mega zabawa. Adopt, please. Zaadoptuj mnie. Jestem biedny, nie mam gdzie mieszkać. Proszę, jestem małą kaczuszką z udziutką. O, co jest? Patrzcie, jacy bogacze. Ale mają limuzynę i ja nie mogę. Adopt, proszę. Nie mam gdzie mieszkać. Adopt mi, no. W dzisiejszym odcinku królewska rodzina zaadoptowała mnie w Brookhaven. I to serio było mega śmieszne, co się działo. Zaglądaj do końca i proszę, jeśli jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji, to zasubskrybuj z dzwonkiem teraz, bo jesteśmy naprawdę blisko po 500 000 subów, która przyszła prawie 2000 subów, więc dołącz do tych osób i zasubskrybuj z dzwonkiem przed 500 000. I też super będzie, jak zostawisz łapkę w górę, więc zostaw łapeczkę, jeśli chcesz mieszkać w rodzinie królewskiej i mieć nieskończoność robuxów. To chyba każdy by chciał, więc like, sub i przechodzimy do odcinka, let's go! Wow, mamo, zobacz jaka słodka kaczuszka, zaadoptujmy ją, proszę! Córeczko, coś ci mówiła na ten temat, nie ma takiej możliwości. Nie, proszę cię, zaadoptujmy go, zobacz jaki on jest słodki. Nie, idziemy kupić nową sukienkę, chodź. No dobra, no ale... Nie, tak nie będzie. Mamo, mogę taką torebkę? Popatrz jaka fajna. Ile ona kosztuje, Jakieś 2000, co ty na to? Dobra, to w sumie niedużo, proszę, płacę. Jej, dziękuję ci, mamo, dobra, a teraz mam pewien pomysł. Chodź, Kaciuszko, mam pewien pomysł, chodź. Dobra, a Krześ, co ty w ogóle chcesz zrobić? Moi rodzice nie chcą cię zaadoptować, więc mam taki pomysł, że schowam cię do tej torebki i po prostu cię przerzucę do mojego domu, co ty na to? Tak, proszę, bo ja jestem mega biedna, wy jesteście jakąś rodzinną królestwą w ogóle? Bo wy tu macie jakieś korony, to jest jakieś dziwne. No tak, moi rodzice są królami, a ja jestem królewną, także no chodź, dobra, wpakuję cię do tej torby i lecimy do domu. Jej, ale się cieszę, dobra, tylko ta torba jest trochę mała na mnie, bo no dobra, ale jakoś się skulę może się uda, dobra, to uwaga. I raz, dwa i trzy. Jezu, udało się, dobra, jedziemy. Jestem w jej torbie, widzowie. Ale ciszej, bo cię zaraz usłyszą, no. Dobra, jestem cicho, faktycznie. Dobra, ale jestem mega ciekawy, gdzie oni mieszkają, pewnie mają jakiś mega drogi zamek. Ej, co jest? Czy to jest ich dom? O, wow, ale mają dom na jeziorze. To jest jakaś mega duża wieża. Dobra, wychodzimy w takim razie. Dobra, wychodzimy, ale powoli, chodź. Wow, dobra, dziękuję ci. Ej, dobra, w końcu wyszedłem z tej torby, bo się tak w ogóle spociłem. Ta torba jest jakaś skórzana i jest mega serio gorąca. Dobra, ale ja teraz muszę być cicho, żeby twoi rodzice mnie nie usłyszeli. Gdzie oni w ogóle są? I są tam, zobacz, oni tam chodzą. Dobra, to co ja mieszkam z wami od teraz? Tak, mieszkasz, tylko musisz być serio cicho, żeby nikt cię nie usłyszał. Ej, dobra, to będziemy się razem bawić, tak? I grać w Roblox. Ale super. Proszę, masz tutaj mój telefon, weź go i będziemy razem grali w Robloxa. Ty na telefonie, a ja na komputerze, dawaj. Ale super, dobra, kozacko. La 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 la, ale super. Ej, jaka ty jesteś dobra w to oby. Aż taki dobry nie jestem. Ja się ciężko gra na telefonie, no ale dobra. Ej, moi rodzice tu chyba idą, szybko chowaj się. Jak to twoi rodzice? Ej, nie. Dobra, ale gdzie ja mam się chować? Nie wiem, gdziekolwiek. Dobra, tutaj. Ej, dobra, idzie tutaj, zobaczcie tylko. Córko, chodź na obiad, już jest gotowy. Dobrze, mamo, idę. No to chodź. Szybko, na co czekasz? Dobra, ja muszę iść na obiad, wiesz, to możesz na mnie chwilę poczekać? Na obiad, ale ja też jestem mega głodny, a przyniesiesz mi coś? Tak, przyniosę ci coś naprawdę pysznego, zobaczysz, u nas obiady są mega drogie i pyszne. Ej, dobra, to poczekam chwilkę, tylko nie bądź długo, bo ja serio tutaj jestem mega głodny. Dobra, spokojnie, możesz sobie zagrać w Robloxa za ten czas. O, dobra, to w sumie fajnie, na takim drogim komputerze troszkę nigdy nie grałem, wow. Ej, ten ekran jest większy ode mnie w ogóle. Ale super, dobra, ale jestem tak głodny. Nie no, zobaczcie, jest, dobra, mam jedzenie. Ej, co jest grane, co to w ogóle jest? Proszę bardzo, my takie jedzenie tutaj jemy codziennie. Dobra, już biorę. Wow, dziękuję. Mam. Dobra, czekajcie, postawię sobie tutaj. Okej, i zjem sobie to. O, kurde, aż dwa postawiłem. Dobra, mam, ale jestem głodny. Ej, co to jest takie złote? Co to jest? To jest jadalne złoto, które kosztuje 10 tysięcy. To ten obiad serio kosztuje 10 tysięcy? I wy takie jecie codziennie, tak? No tak, na śniadanie, obiad, kolację, po prostu codziennie. A nie mogę, ale wy macie życie. Dobra, to było serio pyszne. I co teraz robimy? Gramy dalej w Robloxa? Nie, ja teraz idę na zajęcia baletu z tatą i niestety nie mogę. Na zajęcia baletu? O mój Boże, dobra, ale fajnie w sumie. A co, ja muszę zostać w domu? No tak, bo tam to się nigdzie raczej nie ukryjesz. Dobra, to zostanę, nie ma problemu, będę sobie tutaj grał w Robloxa i poczekam na ciebie. No tylko uważaj, bo moja mama zostanie w domu i żeby cię nie zauważyła. Dobra, postaram się, żeby mnie nie zauważyła. Okej, no to jedź w takim razie, miłego baletu. Pa. Dobra, macham im, zobaczcie. Pa. Ej, dobra, żeby mnie tata ich nie zauważył. Dobra, może lepiej nie będę im machał. Tylko co ja mogę robić, żeby mnie tutaj mama nie zauważyła. Dobra, ona coś robi w kuchni chyba. Dobra, to raczej mnie nie powinna zauważyć. Może sobie
zagram w Robloxa w sumie. Ej, co jest? Czy to jest ich konto bankowe? Ile tutaj jest? Tutaj jest $1 miliard w ogóle, co jest grane? Oni tyle mają pieniędzy? O mój Boże, ale oni są bogaci. Kim ty jesteś, brzydka kaczko? Ej, jaka brzydka? Brzydka to ja z tym chyba nie jestem, ale no trochę biedny jestem. Ale dobra, ej, dlaczego mnie pani wyzywa? Nie, biedaku, tak nie będzie. Biorę ci na ręce, natychmiast idziemy. Każę ci, gdzie jest miejsce dla takich jak ty? Nie, no ale co pani chce mi zrobić? Naprawdę, ja jestem niewinny, no. Nie, no dobra, ja nic nie zrobię pani córce i w ogóle, serio, nic nie zrobię, no. Popatrz, wejdziesz sobie do basenu, będziesz jak inne kaczki. Nie, ja nie umiem pływać, jestem jeszcze małą kaczką. Ej, nie, bo ja się topię, no. Prawdziwe kaczki powinny mieszkać w jeziorze, a nie w domu dla bogaczy. Żegnam. Ale to nawet nie jest jezioro, tylko jakiś basen. No co pani wyprawia? Nie, ona pojechała. Ej, przyjechali tutaj. Halo, pomóżcie. O, nie mogę się wydostać. Ej, co się tutaj stało? Twoja mama mnie wyrzuciła, bo mnie znalazła, no. Nie umiem pływać, wydostań mnie, proszę. O, dobra, dziękuję ci bardzo. A, znowu wpadłem. Nie, jestem. No, twoja mama mnie wyrzuciła, bo mnie odkryła, że tam jestem w tym domu nielegalnie i no. Mamo, dlaczego zrobiłaś takie coś? Bo on nie zasłużyłaby być w naszej rodzinie. Taka kaczka jest brzydka, biedna i w ogóle nie nadaje się do nas. A oto moja zemsta. Ej, dlaczego mnie wepchnęłaś? Ej, twoja mama chyba nie umie pływać. Zobacz, co się stało. Poczuj się teraz, jak ta kaczka się poczuła. Córeczko, nie wydaje mi się, żebyś zrobiła dobrze. To było bardzo brzydkie. Ej, bo tej twojej mamy tam już nie widać. Może ja wskoczę, żeby ją ratować, chociaż sam nie umiem w sumie pływać. A, karamba, coś ty narobiła, córko. Nie, wyskoczyła, dobrze. Mamo, warunki są proste. Albo przyjmujemy tą kaczkę do rodziny, albo ja z niej odchodzę. Uciekam z domu, rozumiesz to? Rozumiem, dobra, ale wiesz co, muszę to skonsultować swoim tatusiem. Co sądzisz? Myślisz, że powinniśmy ją przyjąć? Myślę, że tak, bo jak ucieknie nam córka z domu, to już w ogóle będzie tragedia. Dobra, w takim razie zostawiamy ich. Dobra, przyjmujemy was do rodziny. Jest, dobra, zostałem przyjęty. Na, jestem w nowej rodzinie, w rodzinie królewskiej. Dobra, tylko trochę biednie wyglądam, co nie? Ale teraz czas na coś poważniejszego. Słuchaj, wyglądasz bardzo biednie, musimy coś zrobić, żebyś był bogatszy. Jedziemy wszyscy do sklepu z ubraniami, musimy kupić ci jakieś złote ciuchy. Jej, dobra, będę w złotych ciuchach chodził, ale super. Jej, jestem w waszej rodzinie, ale super, wożę się w limuzynie, ale mega. Dobra, no to co mi kupujecie w takim razie, bo jestem mega ciekawy. Jej, dobra, zobaczcie, jakie mam ciuchy mega bogate. Na, jestem teraz milionerem w rodzinie królewskiej. Na, cieszymy się wszyscy. Dobra, i co teraz robimy? Ej, przecież byliśmy umówieni na taniec. Znaczy, dobra, na balet, szybko uciekamy. Dobra, lecimy w takim razie. Zapomnieliśmy o tym, o balecie. No to nieźle, dobra, uciekamy z tego sklepu. Ja nawet nie wiem, czy oni za to zapłacili, pewnie nie. Ale dobra, to nie jest ważne, lecimy na balet w takim razie. I nie wiem, czy ja też będę musiał tańczyć balet, halo? Oczywiście, że tak, musimy cię nauczyć rzeczy, których robią milionerzy. Olol, dobra, no to w takim razie będę musiał się coś postarać. Tylko gdzie to jest w ogóle? Czy to konieczne, żebym ubierał takie ciuchy, jak mam na sobie? Tak, konieczne, takie ciuchy mają właśnie baletnice. Ładnie tak. Ubieraj je szybko. Dobra, już je ubrałem, ale no trochę się wstydzę pokazywać. Widzowie, zostawcie łapeczkę w górę i subika, żebym to pokazał. Jezus Maria, dobra. No to wyglądam właśnie tak, jak baletnica. Czajecie to, widzowie? Dobra, zamieniłem się w baletnicę, no nie. A, ten balet jest do bani. Wolałbym iść na jakąś siłownię. Dobra, zobaczcie, tata poszedł wyciskać. 300 kilo on bierze, co jest grane. Dobra, a my tańczymy. O, co się tutaj dzieje? Dobra, koniec tego treningu, proszę was, bo to jest naprawdę bez sensu, no. Teraz jedziemy na bal do naszego domu. Co? Będziemy na balu? Ej, co jest? Mega kozacko. Rodzice, co wy wyprawiacie? Bo chyba się troszkę rozbiliśmy. Dobra, idziemy na ten bal. Co jest grane w ogóle? Dobra, let's go. Dobra, a jak ten bal w ogóle będzie wyglądać? Bo to jest mega ciekawe. Nigdy nie byłem na żadnym balu. Ale tańczymy. Super. No. I patrzcie, co robię teraz. Uwaga. I pyk. Dobra. Ała, to był bardzo zły pomysł. Spadłem z tego blatu. No nie. Spokojnie, na szczęście jestem lekarzem. Uwaga, resuscytacja. A, spokojnie. Mam tylko złamane nogi, no. Będę jeździł na wózku, to tak się powinno wystarczyć. No to super ten bal, faktycznie. Dobra, co my teraz robimy? A, czas na relaks. Chodź, Jercie, położysz się z nami. Dobra, no tylko nie wiem. Ej, bo ja się to trochę tutaj topię, wiecie? Ej, nie wiem, bo ja nie mogę usiąść, mam złamane nogi. To mówisz, nic nie słyszę, te bąbelki są za głośne. Mówię, że się topię. Nie. A, dziękuję ci, że mnie uratowałaś, bo myślałem, że się tam utopię, bo tata twój mnie nie słyszał i nie miałem mnie uratować, serio. Ej, co się tam dzieje?
Nie, ten grill się pali, co jest grane? Dobra, uciekamy stąd szybko. Czekaj, muszę wziąć tą kaczuszkę. Dobra, weź mnie, proszę cię. Zostaw ją, ta kaczka jest za ciężka, nie możesz jej nieść. Nie, dlaczego mnie zostawiłaś? Nie słuchaj go, ej, bo się zaraz spalę. Ła, no zostawili mnie ze złamaną nogą, przytopionego i jeszcze w palącym się domu. Nie, proszę was. Nie, dobra, zobaczcie jak jestem czarny. Spalona kaczka, czarna kaczka. Dobra, ta rodzina jest do bani. Elo, uciekam stąd, zmieniam rodzinę, nara. Zostaw suba i lajka i wbijaj do sklepu Ercia, bo bardzo warto.